początek był zły, później było dobrze i wydawało się, że zakończysz ten mecz w dwóch setach. No ale coś się zacięło w twojej grze i zgotowałeś tam prawdziwy horror. No z początku nie będę ukrywał, byłem troszeczkę spięty i zestresowany, dlatego te pierwszy mój game serwisowy uciekł do zera bodajże. No drugi serwisowy wygrał. No i później mimo wszystko starałem się trafić piłkę w kort. Skutkowało, robił dużo błędów, wygrałem tak naprawdę 6 gemów z rzędu. Drugi set również bardzo dobrze grałem, bodajże było 4-1. Tak. No i troszeczkę, no nie wiem, czy stres, czy coś na zasadzie, no dobra, dogra się, no bo już mam przewagę i się dogra. No a niestety zdarza się tak, że właśnie no nic się nie dogra, bo trzeba to domknąć samemu. No i jednak mi te 5 gemów z rzędu uciekło. A trzecia partia, jednak znowu serwis uciekł. Mimo wszystko próbowałem do końca, odłamałem go, mimo gdzieś tych piłek malutkich autów, gdzie te piłki uciekały, udało mi się go odłamać i zbreakować i mimo wszystko w decydującej partii utrzymać to przełamanie. Ale dałeś tutaj prawdziwe show, no bo może dla ciebie momentami było nerwowo, ale pewnie publiczność mogła być zadowolona z tego, co zobaczyła, szczególnie kiedy już zapaliło się światła i się zrobiło jeszcze bardziej klimatycznie. No nie będę ukrywał, fajny jest klimat tutaj, kiedy te światła się zapalają. Co prawda troszeczkę problematyczne są te białe krzesełka za nami, gdzie po tamtej stronie jak returnujemy, podrzucałem piłkę do serwisu z tej strony, ta piłka troszeczkę znika i jest trochę problem z ocenieniem jej przy returnie, ale jeśli chodzi o klimat, to jest rewelacyjny. No i chyba to jest też coś, co ci się dobrze kojarzy, bo faktycznie w Szczecinie no, notowałeś całkiem dobre wyniki. No 2 lata temu trzecia runda z Kowalikiem, gdzie później jednak wygrał ten turniej. No wiadomo, że jakbym wygrał, to nie jest od razu powiedziane, że ja bym go wygrał, ale mimo wszystko lubię nawierzchnię ziemną. Ostatnio moja gra jest coraz lepsza, więc mam nadzieję, że w momencie, kiedy uda mi się uzyskać tą przewagę, będę jeszcze mimo wszystko dociskał i domykał te mecze mimo w dwóch setach, no bo jednak godzinę to się, że tak nazwę, przeciągnęło, tak? Bo graliśmy bodajże 2,5 godziny.